Gdzie byłeś? Przywietrzyć się. Tak długo? Dałem ci czas, byś to przemyślała. Przemyślała? Tak. Swoje głupocie. Powiedz czemu? Bo to samobójstwo. Nieodwracalne konsekwencje. To, że twój przyjaciel był słaby, nie oznacza, że ja jestem. Nie dam się tak łatwo. Nie mieszaj go do tego. Nie bądź zbyt pewna siebie. Zbytnia pewność gubi nawet najsilniejszy. Rób, co chcesz. To jest ci aż tak obojętne? Nie musisz co chwilę pokazywać, że jesteś Venandi. To nie mnie to jest obojętne, Teroilo. Rzeczywiście, obojętne jest to, że chcę cię chronić. Ale cyrk. Ty naprawdę chcesz się szybko zdemaskować. Myślałem, że jednak jesteś mądrzejsza. Powinno wystarczyć. Nic więcej ciekawego nie znalazłem. Dam jej to, jak się z nią spotkam. Delilah! Co? Skarbie, co się stało? Ja... chyba nie dam rady. Co ty pieprzysz? Chcę to zrobić, ale czuję się rozkojarzona. Ta kłótnia z Rejem przesadziłam. Nie powinnam tego mówić. To było samolubne i nieodpowiednie w stosunku do niego. On chce mnie tylko chronić. Nie przejmuj się nim, Delilah. Dasz radę i bez niego. Ale on zawsze jest wtedy, gdy mi wychodzi. Przy nim wszystko mi wychodzi. Pieprzysz głupoty. To był tylko czysty przypadek, że był w tych momentach. Opowiadasz jakieś bajania. Po prostu chcesz, by tak było. Może... może masz rację. Mogę. Natalii, możesz wyjść? Ja mam wyjść? A nie osoba, która w ciebie wątpi? Zamiast dyskutować, może w końcu wyjdziesz. Bo co? Weź może się przestań pogrążać. Natalii, proszę, wyjdź już. Chyba, że nie wiesz, gdzie jest wyjście, to ci pokażę. Rej, ja przepraszam. Nie, nic nie mów.
Pomogę ci. Rei, nie musisz. Ale chcę. Tyle mogę zrobić. Nie chcę stać bezczynnie, jednak już ci mówiłem, nie przyłożę ręki do twojej krzywdy. Niestety, nie zmienię twojej decyzji. Jesteś zbyt uparta. Więc będę przy tym i zaakceptuję ją pomimo wszystko. Rei, mogę cię przytulić? Przepraszam, Rei. Już cicho. Starczy tego. Po prostu postara się z całych sił. To mi wynagrodzi. Dziękuję. Jesteś gotowa? Tak, możemy zaczynać. Pamiętaj, czego cię uczyłem. Venitat me anima pura, ego voco te in mundum viventium. Venitat me anima pura, ego voco te in mundum viventium. Venite ad invocationem meam. Venite ad invocationem meam! Venite ad invocationem meam! Dalila. Rejten? Nie, on go tu nie ma. Ty jesteś jego synem. Mamo, co się stało, że musiałaś użyć aż tak okropnej magii? Muszę się dowiedzieć, co się wtedy stało. Dlaczego to wszystko się dzieje? Dlaczego muszę go pokonać? Bo jesteś z nim związana krwią. Ale jak to krwią? Delilah, Cirion, to twój ojciec. Nie denerwuj się, że nie wiesz. Nikt oprócz mnie nie wiedział. Oczywiście do czasu. Dlaczego własny ojciec chce mnie zabić? Bo myśli, że go zdradziłam, a to nieprawda. Został zamknięty w górach na czas mojej ciąży. Gdy się o niej dowiedział, było za późno. Już sobie ubzdurał swoją wersję. Poza tym zmienił się o 180 stopni. To nie był już ten sam Cirion, którego poznałam. Co się z nim stało? Nie wiem, często wychodził, a gdy zaczynałam temat, zmieniał go natychmiast. Ludzie zaczynali rozmawiać, że szykuje spisek. Mój ojciec, a twój dziad, Mertrun, nie mógł tego tak po prostu zostawić, więc zebrał wojska i pojmali go, by uwięzić w najwyższej, najbardziej strzeżonej górze Verdenelli. W ten sam dzień poprzysiągł, że się zemści. Wierzyłaś w to, co mówili ludzie? Nie wiedziałam, co myśleć. Unikał mnie i nic mi nie mówił. Żaden mój argument nie był w stanie mu pomóc. Po pewnym czasie dowiedziałam się o ciąży. Czyli to wszystko wyszło z zemsty i zazdrości? Zazwyczaj z tego rodzą się wojny, skarbie. Dlaczego akurat ty musiałaś na tym ucierpieć? Cirion nie zamierzał mnie zabić. Uważam to za niedogodność. Czyli umarłaś przypadkiem? Na to wygląda. Chodziło o ciebie. Musiałam cię chronić. Musiałam chronić moje dziecko. I to jakim kosztem? Delilah, musisz się skupić. Dobrze mówi. Może ci się stać krzywda, skarbie. Nawet po śmierci się o mnie martwisz? Tym bardziej, bo jeszcze dużo cię czeka, kochanie. Musisz mieć na to siłę. Chciałabym, żebyś tu była. Ja cały czas tu jestem. Zawsze tu będę. Mój czas dobiega końca, Delilah. Kocham cię, mamo. Ja też cię kocham, Delilah. Pilnuj jej, proszę. Delilah. Delilah.
Jak w domu? Ty chcesz mnie zabić, czy jak? Cedric, co ty tu robisz? Nie sądziłem, że cię tu spotkam, ale może to i lepiej. No, gdybyś spotkał Raya, nie byłoby tak kolorowo. Domyślam się. Co cię sprowadza? Coś się stało? Nawet nie wiesz, jakie duże coś. Co to? Daj to Delilah. Musi to jak najszybciej dostać. Mam nadzieję, że nic nie knujesz, Cedric. Jestem czysty, Izak. Nikt nie mąci mi już w głowie od ponad pół roku. Proszę, teraz daj to Delilah, jak wrócisz. Dobra. No dobrze. Tyle mogę zrobić. Dzięki, Izak. Cedric! Uważaj na siebie. Przyznam, że brzmiało to dosyć pydolsko. Ja pierdolę! Czy ty musisz mnie tak zawsze straszyć? No już, nie bądź się tak. Lepiej wyglądasz niż ostatnio. Tak, już jest lepiej. Co ty robisz? Przyszedłem zobaczyć, jak sobie radzisz. No i dobrze wiesz, że on gdzieś tu jest. Domyślam się, że jest osłabiony. A rodzić sobie radzę. A jak jest Natalie? Weź mi nawet nie denerwuj. To jeden z powodów, dla których wolałbym być głuchy, ślepy i w dodatku nie miał węchu. Bo mnie drżni. Aż tak źle. Nawet gorzej. W tym wpierdala się w tym, gdzie nie powinna. Przeszkadza. Pokaż, gdzie jej miejsce. Nie ma czystego pola. A jeśli nie wyjdzie? Zjedz ją. Ramzes, mówię poważnie. Jestem śmiertelnie poważny. Jaja sobie robisz. Być może. Weź, bo wziąłem to na serio. Wracając do sedna. Masz już jakiś plan? Na razie rób, co robisz. Wszystkim się zajmę. Tylko nie nabroj. Za niedługo się zobaczymy. Dalej się nie obudziła? No to wygląda. O co chodzi? Mam list dla Delilah. List? Od kogo? Od Cedrica. Droga Delilah, wiem, że pewnie nie chcesz mnie widzieć, jednak musimy się spotkać. To bardzo pilne. Zdobyłem informacje, które mogą się wam przydać. Nie mogłem przekazać ich w liście, bo nie mam pewności, czy ktoś go nie przejmie. Spotkajmy się w miejscu twoich treningów, po północy. Będę tam już na ciebie czekał. Cedric. Idę z tobą bez gadania. Rozumiesz? Ale...
Maud. I po co to co? Forsa, Cedric. Mówiłem. Tym razem nie dam ci po prostu zwiąć. Nawet jeśli Delilah miałaby przez to mnie znienawidzić. Rej, dosyć tego, słyszysz? Może zamiast zabijać i krzywdzić, zrób coś odwrotnego od siebie. Przepraszam, Delilah, ja nie powinienem kazać ci tu przychodzić. Tęskniłam za tobą. Teraz mów, co miałeś mi do powiedzenia. Tu masz wszystkie rzeczy mojego ojca. To są jego plany. Może to nie do końca wszystko. Nie wiem, czy ma coś jeszcze, ale to wszystko, co udało mi się znaleźć. Cedric, możesz mieć przez to kłopoty. Teraz jakoś mnie to nie przeraża. W dodatku masz jeszcze to. Co przecież... Redemption jest zapłodziony. Sztylet do odkupienia. Tego szuka Cyrion. Dostał od mojego ojca wskazówki, gdzie może się znajdować. Skąd ma tę informację? Albo ja wiem, wiecznie miał gdzieś wtyki. Co to za język? Nic z tego nie rozumiem. Stary wenandyjski język. Rej go zna, więc pomoże ci rozszyfrować treść. Ja nie zwytłażałem, więc tak nie pomogę. I tak dużo ryzykujesz w tej chwili. Nawet pobyt tutaj jest zbyt ryzykowny. Wiem, dokładnie wszystko sprawdziłem. Jak mam ci się za to odwdzięczyć? Wierz mi lub nie, ale od miesięcy nic nie mieliśmy. Nic nie chcę. Po tym, co zrobiłem, jest to dla mnie obowiązkiem pomagać ci. Dziękuję, Cedric. To ja dziękuję, że przyszłaś. Nie sądziłem, że to zrobisz. Cedric, jesteś moim przyjacielem i ufam ci. Wiedziałam, że to ważne. Dziękuję, Delilah. Teraz wybacz, ale muszę wracać, zanim nadejdzie świt. Rozumiem. Mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. Na pewno. Ciekawe, do czego Cyrionowi sztylet odkupienia. O co jesteś zły tym razem? Nie uważasz, że też mam prawo być na ciebie zła? A czy ja coś powiedziałem? Twoje zachowanie mi to mówi. Nie wiem, może wypominanie mojej przeszłości? Szczególnie tej, o której opowiedział ci Cedric. O czym ty mówisz? O mordach spowodowanych przeze mnie. Potrafię w końcu tylko jedno, zabijać i krzywdzić. Nie mów też, że to nieprawda, bo za każdym razem każdego wroga zabijałeś albo torturowałeś. Nie lepiej niech nas zabiją, żebyśmy mieli czyste rączki. Pomyśl logicznie, Delilah. To wrogowie, ludzie, którzy bez skrupułów chcą nas pozabijać. To jest właśnie twoje myślenie, a jak są do tego zmuszeni? Nie obchodzi mnie to ich pieprzony problem. Raymond, miej w sobie chociaż trochę empatii, nie możesz być z tego gdzieś. Wiesz co, już dawno mi się wyczerpało. Mam to gdzieś, nie obchodzą mnie inni. Obchodzisz mnie ty, osoby, na których mi zależy. Dlaczego taki jesteś? Tak wyniosłem z domu, Delilah. Od swojej matki, która miała cię gdzieś? Nie, tak się składa, że od samego siebie. A teraz wracajmy. O co chodzi? Myślisz, że sztylet odkupienia pomógłby nam w unicestwieniu Cyriona? Oczywiście, że tak. Sztylet odkupienia ma potężną moc. Więc uważam, że tak. Dałby radę. Znasz może legendę o nim, jego historię? Jasne, że znam jego historię. To legendarny sztylet, który posiada wielką moc.
Mówią, że został stworzony z mocy istot pierwotnych, czyli ma wielką, wręcz potężną moc. Jest to starożytny artefakt, który nie powinien wpaść w niepowołane ręce. Jego moc może utemperować tak zwanych pierwotnych, którzy są niebezpieczni. Ich moc jest wręcz nie do okiełznania. Asztylet jest w stanie zapieczętować ich moc na tyle, że pozostaje ona uśpiona. Ich pierwotna moc. Sztylet dla pozostałych może być niebezpieczny, wręcz śmiertelny. Mówiono też, że sztylet wyczuwa intencje użytkownika. Dla każdego może być inne przystosowanie. Może śmiertelnie zranić, zapieczętować, uśmiercić, wysłać do naroda i tym podobne. Jest niebezpieczny i potężny. Zgubiono go w ostatniej wojnie w Azurt. Azurt to wymiar dla wysokich istot. Potężnych istot. Jaka to była wojna? Wojna toczyła się między dwojgiem braci. Nie skończyła się ona zbyt dobrze. Były bardzo duże szkody. Do dziś odczuwalne. Dlaczego akurat teraz pytasz o sztylet? Bo Cedric dał nam miejsce pobytu sztyletu. A Raymond teraz stara się odszyfrować to, co nam dało. To w starym języku Wenandii, więc nie potrafię tego odczytać. Same te bohomazy to coś z innego świata. Czyli będzie się szykował wyprawa po sztylet, jak mniemam. Tak, jest to nieuniknione. Pójdziesz z Rayem? Chyba tak. Choć nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, żebyśmy szli sami we dwójkę. Co się wydarzyło tym razem? Nie powiedział mi o swoim ojcu. Dowiedziałam się od ducha własnej matki. Marcy ukrywał to przede mną. Przez ten cały czas. Może nie chciał cię martwić. Jeden pies. Nie powiedział mi. Powinniście porozmawiać na ten temat. Dobrze by wam to zrobiło. Uważasz, że wyprawa to idealne miejsce na rozmowę na ten temat? Bo ja niezbyt. Takie miejsce lepsze niż żadne. Nie wiem, Marcel. Chociaż ja też nie lepsza. Zdążyliśmy się znów pokłócić. To najlepiej to wyjaśnić. Rozmowa. Może Raymond nie jest zbytnio rozmowny, ale musisz go po prostu tego nauczyć. Bo z kim miał kiedyś rozmawiać? Ty miałaś Felicity. Raczej z matką nie pogadał. Ojca nigdy nie widział. Ze swoją byłą raczej też nie rozmawiał. Skoro wyszły takie kocmały. Z Cedriciem raczej też. Z Izakiem na pewno też nie rozmawiał. Więc z kim? Musisz go tego nauczyć, Dalila. Bo inaczej będzie tak cały czas. Może nie masz racji, ale pewnie będzie ciężko. Nigdy nie było łatwo. Po prostu go naucz, może jest w Wenandii, ale emocje posiada chociaż w najmniejszym stopniu. Postaram się. Marcel, ostatnio jesteś jakiś nieobecny. Wszystko w porządku? Coś się stało? Tak, ostatnio dużo się dzieje w moim życiu. Dosyć złego. Niestety nie jesteś w stanie mi pomóc, więc nawet nie proś, żeby mi pomóc. To moja przeszłość i muszę się z nią zmierzyć. Rozumiem, ale pamiętaj, by odpoczywać. Ty, postaram się. A teraz idź już spać. Dobranoc, Marcel. Dobranoc, Raja. Thank you.
Dowiedziałeś się czegoś? Musimy znowu wyruszyć do Ardenali. Tam jest sztylet. Nie mamy wyjścia. To nasza jedyna opcja. Jestem Ciriu, nie wzywałeś. Nieś Venandy wiadomość. Nadszedł dzień, gdzie mają iść po dziewczynę. Na ziemię. Mają mi ją przyprowadzić natychmiast. Robi się. W końcu będziesz moja. Już nie.